Witam wszystkich serdecznie. Tygodniowe zestawienie, co się udało porobić przy agregacie oraz w całej instalacji off-grid. Jak widać, troszeczkę się udało. Jestem w trakcie kilku rzeczy jednocześnie, tylko zaś potrzebuję części. Więc lecimy z tematem. Troszeczkę sterowania. Jak Arduino tutaj zarządza załączaniem przetwornicy i prawdopodobnie w przyszłości będzie zarządzać ogrzewaniem bądź chłodzeniem. No i czeka mnie jeszcze tutaj skończenie tej szafki, bo jeszcze troszeczkę jest do zrobienia, tylko potrzebuję miejsca i czasu. A więc przy agregacie udało się za dużo. No, udało, nie udało. Sprawdziłem kilka rzeczy. Próbowałem inny pasek, bo to jest 913, a próbowałem krótszy 910, a się okazało, że 910 jest dłuższy od 913. Zależy od producenta. Taka ciekawostka, więc starałem się wykluczyć, czy alternator piszczy, czy czasem pompa wody. Więc teraz jest na 50 na 50, że to będzie pompa wody. Po prostu sztucznie zasiliłem alternator wkrętarką i słuchałem, czy szumi. Nic się nie dzieje, więc na razie to zostało na takim etapie. Mamy z tyłu chłodnicę. Podlinkuję film z wymiany i serwisowania samochodu, bo to jest praktycznie to samo, co mam samochód. Więc co robię w samochodzie, to jest 1 do 1 i nie będę po prostu nakładał, dlatego jeden filmik robię dokładny, a w drugim tylko powiem, że to było robione, bo po co to samo kręcić? Tam jest bardziej szczegółowo pokazane. Czyli tak, tutaj się udało, jeszcze troszeczkę oleju dolałem do skrzyni, wlazł jeszcze ponad litr, dużo. Możliwe, że te wszystkie dziwne dźwięki, co się wydawały, to były z przekładni, że leciała całkowicie po suchu. No, przy następnym użytkowaniu, nawet widać tego czerwonego wariata, że leci. Jak będzie następny raz użytkowana agregat, to będzie wymiana na sprawną nagrzewnicę. Raczej chłodnicę, pardon. Udało się założyć ten grzejnik. Nie było to łatwe, tym bardziej, że jest daleko od ziemi. A dawca grzałki, tutaj była grzałka, jak się nie mylę. Chyba tak, tu była grzałka, jest teraz tam. Czyli to się udało wrzucić. Już mam mniej więcej tak, jak to powinno być. Z tego jeszcze musi olej wykapać, ten co miałem, ten olej grzewczy. Bo no, jak to się mówi, żeby się nie zmarnowało i też żeby to umiałem jakoś normalnie składować. Takie mniejsze unowocześnienie, ale się przydaje. Ładowarka samochodowa, taka bardziej mądra i sobie po prostu ładuję powerbanka, no bo pomału już 2-3 tygodnie nie uruchamiałem przetwornicy z racji pogody, a na akumulatorach jest na tyle, żeby podciągnąć. Czyli przez dzień sobie podciągam bezpośrednio z akumulatorów i w domu sobie korzystam przez długi, długi czas. Tak, żeby, jak to się mówi, korzystać swoje. Na grzejniku, który się już udało uruchomić, mam napisane, ile wlazło płynu. Także jakbym coś sprawdzał, serwisował czy coś takiego, będzie dużo łatwiej. Termoprzewodność glikolu jest mega w stosunku do tego, co było na oleju. Jak niż wybuchnął ten grzejnik, bo to też podlinkuję, co tu się stało. Grzałka umarła w bardzo, jak to powiedzieć, widowiskowy sposób, że już dalej mi się nie chciało robić w ten dzień, a raczej już nie byłem zdolny za bardzo. To chciałem właśnie to pokazać, ale nie dożyła. Grzałka jest w tej samej odległości, co powiedzmy na tamtym grzejniku, że tutaj by się kończyło. I tutaj jest przykładowo, tu było takie 19-20, a tutaj jest 40.
Więc zastosowanie glikolu daje dwa razy lepszą wymianę termiczną. Więc opłaca się na glikolu jechać. Co jeszcze? Tutaj mamy już przygotówkę. Mam tutaj tak mniej więcej wszystko porozrzucane, ale to w mojej głowie jest poukładane, jak to będzie popodłączane. Jedynie muszę sobie jeszcze przynieść adapter do dużej butli. Tam już mam dużą butlę. Na pewno kojarzycie butlę z testów agregatu z kosiarki. Więc tutaj mam już przygotowane wszystko. Będę tutaj to lutował z racji, żeby nie przetwierać się, bo już jest problem nagrzać. Jest minus 7 stopni, a będzie jeszcze zimniej. Więc będę tutaj na tym lecieć. Najbardziej mi zależy, żeby było tutaj zabezpieczenie przed cofką, bo tą malutką butlę, co też była używana w tym agregacie, już był tak mało gazu, że się naprawdę bałem, że to coś może się podziać i zrezygnowałem chwilowo. Więc powiedzmy od tej strony jest tyle. Tyle aż tyle. Z tym grzejnikiem, jak on był w całości, to jest cała seria odcinków. Ten dostanie jeszcze swoją drugą szansę. Ta grzałka miała pójść do chyba tego grzejnika. Do tego grzejnika, ale już z glikolem. Więc na razie, jak to się mówi, logistycznie mieszam mocno, no ale już mam po części zagrzany. I teraz muszę mieć po prostu tutaj ten obwód na tak daleko zrobiony, że będę mógł go połączyć z tym, że jak otworzę zawory, to mi się nie zapowietrzy to za bardzo i będę mógł grzać. Czyli ta grzałka spokojnie da radę nagrzać jeszcze ten grzejnik. I docelowo zastanawiam się, ale to już na lato będzie raczej, bo się nie wyrobię przed tymi dużymi mrozami, bo ma być minus 11. Tu w tym koreczku, no powiedzmy, że tutaj mam korek, co już odkręciłem. Jak mam korek, wywiercę sobie tutaj otworek, nagwintuję jedna druga cala. To samo co zrobiłem tam, też mi to zeszło na kilka dni, bo się okazało, że grzejnik, raczej korek ma wadę odlewniczą. No ale troszeczkę pomysłowości dało radę. No i tutaj tak samo sobie wiercę, tylko że bez demontażu, czyli muszę cały regał przestawić, wszystko poprzestawiać. Od czoła będę wiercił i od razu bez ściągania gwintował. Tylko jeszcze dorzucę. Tu jest jedna szpilka mocująca. Tu dorzucę drugą i trzecią. Bo te haczyki kupne, wam powiem tak szczerze, to jest lipa. Troszeczkę zostały mocno zmodyfikowane, tak żeby to się nie rozwaliło. Bo to jest normalnie galareta. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja się ruszam też. Musiało być na statywie. Jest to mocna galareta i troszeczkę się obawiam o stabilność, ale dorzucę jeszcze trzy, no raczej dwie szpilki w odpowiednim czasie, jak będę mógł, żeby to zrobić. Tutaj już jest troszeczkę lepiej, bo ten grzejniczek jest mniejszy i to już działa. Więc jak to się mówi, robienie centralnego w zimie. Świetna sprawa, jak się człowiek śpieszy. Dobra. Taka mała wstawka jeszcze. Zaczęliśmy na kanale pana Offgrid rozmawiać o sterowaniu grzałką. I tak chcę po części pokazać, jak ja to mam rozwiązane, bo będziemy dalej na ten temat rozmawiać, ale lepiej się rozmawia na jakiś temat, jak się coś widziało. I wytłumaczę, o co tu kaman. Czyli tak, mamy czarny i biały. Biały idzie do przetwornicy. No jeszcze przetwornica była na gwarancji, ją rozkopałem i zrobiłem po prostu równolegle do przetwornicy przełącznik, że jak tutaj zewrze się styk, to jest tu, jak się tutaj coś zewrze, jak się nie mylę tu, bo to, a pardon, to tak dawno było zrobione, że już zapomniałem. Tutaj mamy styki, jest 8 przekaźników.
Tutaj mamy zasilanie i zasilanie każdego z wyjścia, bo wszystko jest oddzielone galwanicznie, czyli jakby nawet coś tutaj, wiatr typu wentylator, odchody się zderzyło, to się nic nie usmaży. Czyli tak, tu mamy normalnie otwarty, tu mamy pin jakby zasilający, albo jest między NO albo NC i on sobie tylko przełącza stan, bo on ma dwa stany, albo łączy z tym, albo łączy z tym. Dobra, mniej więcej na palcach. I jeszcze mam taki 24-woltowy zaprogramowalny, jak to się mówi, timer. Mam tylko jeden timer, ja sobie go po prostu edytuję na bieżąco, jak mam porę roku. No ale na razie jest w trybie off. Widać może, że jest w trybie off, bo konserwuję baterie, nie chcę, żeby się bardziej rozładowywały. Czyli tak, jest Arduino, tutaj mam wyłączone, że pokażę, jak to startuje od zera. Pyk, startuje. Zaczyna. To jest zwykła ładowarka samochodowa lepszej klasy, że 24 V, jakie podałem, i wyjście z ładowarki 5 V zasila Arduino. Arduino jest połączone w ten sposób, że wejście analogowe, napięciowe, jak się nie mylę, jest przez tutaj ten mały dzielnik napięcia zrobiony. I po prostu sobie on lata w zakresie około 5 V od góry do dołu, i w programie jest wydzielone, w jakim zakresie, jak na przykład jest w górnym zakresie, co masz robić, jesteś w dolnym zakresie, co masz robić. Jeszcze jest zrobione oczekiwanie, żeby nie było, że będzie, jak będzie napięcie skakać, będzie non stop włączać, wyłączać, włączać, wyłączać. Jest jeszcze zrobiona pętla zabezpieczająca przed tym. No i taka jeszcze jedna rzecz, malutka, jest kondensatorek dołożony, bo na długości kabla to napięcie się traciło, jak to się mówi. Więc takie coś to jest. W sumie cztery klocki. Arduino, zasilacz do Arduino, dzielnik napięcia, płyta sterująca. I to mam jeszcze swój warunek czasowy, bo idzie zrobić do Arduino zegarek, tylko musi być zewnętrzny. Przepraszam, musi być zewnętrzna bateria i program pod to, żeby był zegarek, żeby było real time i nie tracił się. To pominąłem, robiąc po prostu ten zegareczek. Więc to na razie wygląda tak. Będzie przynajmniej łatwiej o czymś rozmawiać. I to kiedyś będzie wyciągnięte do osobnej szafy, bo te dolne bezpieczniki, wszystkie, to jest jakby 24 V. Ja chcę to gdzieś indziej dać, bo tutaj mam jeszcze przetwornicę 2412, którą kiedyś auto sobie ładowałem zawsze. Spokojnie daje radę, jest po modyfikacjach. Jest taki troszeczkę mocniejszy tranzystorek dany, tylko taki trochę mocniejszy. Ktoś, kto mniej więcej zna się, będzie umiał docenić modyfikacje. No i tutaj mamy przetwornicę DC-DC. Więcej niż 24 V na 24, tak żeby później zasilić wszystkie te przekaźniki. A ich trochę jest. Więc do tego etapu też kiedyś przyjdę, tylko jak widzicie, miotam się z tym, co jest aktualnie. A więc jesteśmy w akumulatorowni. Tutaj się troszkę też podziało. Podrzucałem sobie te odsiarczacze, które leżały sobie nieużyteczne. Szkoda, żeby po prostu zainwestowane pieniądze leżały. Dlatego dostały jeszcze drugą, jak to się mówi, szansę. W sumie nie drugą, tylko trzecią czy czwartą, bo one non stop były użytkowane. Co tu się jeszcze zmieniło? Mamy wyprowadzenie. Te wyprowadzenie będzie szło do grzejnika, który będzie gdzieś tu. Ale w obecnej sytuacji jeszcze tutaj stoją drzwi.
Muszę to dobrze zaplanować, bo niestety jest. O, pardon. Niestety jest kolizja z regałem. Na szczęście to jest tak zaprojektowane pi razy drzwi, że będzie można to skrócić, ewentualnie ten regał. Nie będzie to rzutować za bardzo na wytrzymałość, z racji, że to wszystko jest skręcane. Jak jest coś dobrze zrobione, to jest skręcane. Nie mówię, że spawanie jest złe, ale jak masz w planach, że będziesz coś zmieniał, modernizował i tak dalej, zrób sobie skręcane. I tak samo jak będzie ktoś chciał robić off-grida, to polecam już na etapie projektowania, doboru powiedzmy jak chemii, jaką chcecie używać do magazynowania i tak dalej. Już zaprojektować sobie, gdzie to będziecie trzymać, jak będziecie ogrzewać, jak będziecie schładzać, bo później są jaja. No i tak to później wygląda. O, taka ciekawostka. Tam widać dziurkę, a jakaś nornica mi się kiedyś tutaj wdała. Muszę teraz to zaś zaślepić, bo tutaj sobie dałem na bok rureczkę. No ale lecę. Na razie tu jest fajnie cieplutko. Na dworze minus 5, a tutaj jest 20. Więc niecałe 300 W z kawałkiem daje radę. Tutaj tak samo odsiarczacze są założone. Więc za dużo, jak to się mówi, się nie podziało. To są takie małe, drobne rzeczy, które długo trwają. Ale jak to się mówi, niektóre są zamknięte, niektóre będą zamknięte za jakiś czas. Więc będę działać dalej. Jest nad czym działać. Więc ja dziękuję za tygodniowe, w sumie dwutygodniowe podsumowanie, bo to trwało 2 tygodnie między odcinkami. No ale jak to się mówi, chciałem coś pokazać, bo tak to by były tylko same odsiarczacze, powieszony grzejnik i tyle. No ale wszystko potrzebuje swojego czasu, żeby było zrobione dobrze. To ja serdecznie wszystkim dziękuję. Pozdrawiam. Życzę ciepłych, spokojnych nocy. Żeby wam auto odpaliło rano. Jak ktoś nie naładował akumulatora, to jest ostatnia deska ratunku. I jak ktoś jeszcze ma płyn letni do spryskiwaczy, to mieszajcie ile wlezie teraz. Lejcie pod korek zimowy i przelejcie sobie ten wymieszany olej, płyn przez no, zraszacze na tryski, na szyby, tak żeby wam wężyki nie rozerwało. Takie przypomnienie małe. Zależy kto kiedy to będzie oglądać. Jak w lecie, to będzie bez sensu, ale nic. Trzymajcie się. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jak się komuś podobało, może wrzucić lajka bądź subskrypcję, a nawet polecić komuś. Jak uważasz, że czasem coś ciekawego powiem albo pokażę. To nic. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.